Na szlaku mamy takie objawienie sprzed 2 lat Fabiana Borańskiego, bardzo dynamiczny chłopak. Szymon Pośnik bardzo potrafi wyczuć partnerów, potrafi wyczuć łódkę. Wiktor Havel potrafi skupić kolegów wokół własnej osoby, wokół osady, wokół celu, który nam przyświeca. Dominik Czaja, bardzo taki dynamiczny, bardzo ambitny. Zdobywając kwalifikację olimpijską, zajęliśmy 2. miejsce. Walczyliśmy z Włochami i z Holendrami. Myślę, że są to 2 kraje obecnie najmocniejsze w czwórkach podwójnych i to właśnie oni będą naszymi najmocniejszymi rywalami. Najtrudniejszym momentem w tym naszym długim już okresie przygotowawczym wydaje mi się, że było przesunięcie igrzysk, które wybiło nas mocno i z rytmu, i przede wszystkim takiego mentalnego nastawienia. Obecne treningi na wodzie sprawiają mi radość. Staramy się ciągle coś poprawić, ciągle coś ulepszyć. Ostatnio zmieniliśmy łódkę i myślimy, że to też będzie na pewno korzystne dla nas. Tak jak każdy sportowiec marzy o złocie olimpijskim, ale jadę tam powalczyć i zmierzyć się z rywalami i zobaczymy, co to przyniesie. Ta osada powstała na tle takich selekcji. Pasują nie tylko, że tak powiem, technicznie w Łodzi, ale również potrafią się zgrać jako zespół, jako koledzy. Jest jeden wspólny cel, do którego dążymy. Zawodnicy są umotywowani, żeby walczyć o jak najwyższe miejsce.